No, witam wszystkich i dzisiaj może coś będzie na temat wytrzymałości. Taki temat trochę nie zawsze wygodny dla wszystkich. Wybaczenie. Co to jest wybaczenie w ogóle? Mamy tutaj taki pręt, który jest ściskany dwiema siłami. No i to jest tak naprawdę jeszcze ściskanie. Ale w pewnym momencie może się zdarzyć, że ta siła, która ściska, będzie tak wielka, że ten pręt zacznie jakby zmieniać swój kształt. Z prostoliniowego zrobi się taki łuczek. I teraz w tej sytuacji, i to się dzieje w momencie, kiedy jakby przekroczymy pewną krytyczną siłę. I to się może zdarzyć tym szybciej, im cieńszy jest ten pręt, im dłuższy. Intuicyjnie można to odczuć, ściskając, nie wiem, kawałek może linijki 50-centymetrowej, bo na 20-centymetrowej to może ten efekt nie wyjść. I w pewnym momencie jakby ten pręt zaczyna się zginać. Czyli już nie jest prosty, już go nie ściskamy, tylko go zginamy. No i potem już pójdzie z górki, on się może zwyczajnie zniszczyć, złamać. I tak naprawdę to jakiekolwiek tutaj obliczenia wytrzymałościowe mają sens w takim celu, żeby to wybaczenie nie nastąpiło i żebyśmy mieli cały czas ten etap, czyli ściskanie po prostu. Czyli poruszamy się w granicach siły krytycznej, znaczy do siły krytycznej. A to, co powyżej, no, lepiej, żeby nie nastąpiło. I skąd wiadomo, czy się wyboczy, czy się nie wyboczy? Oczywiście można to doświadczalnie zrobić, ale to nie o to chodzi, żeby każdą konstrukcję niszczyć. Gdzie to się stosuje, to może później albo innym razem jeszcze, ale skupmy się na takich podstawach. Każdy pręt ma. Omówimy sobie taki najprostszy przypadek, czyli mamy dwie siły, które działają na takie dwa jakby przeguby, jak to nazwę, i ten pręt może się zarówno w tym punkcie, jak i w tym punkcie może się swobodnie ustawiać pod dowolnym kątem. No i w momencie, kiedy mamy siłę poniżej krytycznej, no to on się nie ustawi pod dowolnym kątem, tylko cały czas jest to linia prosta, po prostu go ściskamy. A w momencie, kiedy tą siłę krytyczną przekroczymy, no to się zrobi coś takiego, że po prostu on się skręci tak, jak pozwoli mu na to jego wytrzymałość, jego sztywność. No i po prostu, jak mówiłem wcześniej, nastąpi zginanie. I teraz taka wielkość istotna bardzo, to jest długość wyboczeniowa. Czyli jakby w takim przypadku jest to równe długości pręta, którego ściskamy. I ta długość wyboczeniowa wpływa na bardzo ważną taką wartość, która się nazywa smukłość. I co to jest smukłość? No z intuicji wiemy, że smukłość to jest taka wielkość, która określa jakby kształt tego elementu pręta. Ale jak to obliczyć? Może od początku. Jest taka istotna bardzo wielkość, jak moment bezwładności przekroju pręta. O momentach to by warto było powiedzieć więcej i dłużej. I przekrój tego pręta. To są wielkości, które charakteryzują przekrój pręta. Pręt może być praktycznie każdego kształtu. Może być okrągły, może być kwadratowy, prostokątny, jaki kto chce. I tutaj mamy taką wielkość, iloraz jakby momentu bezwładności i przekroju. I to jest promień bezwładności. A, jeszcze jedno. To jest pod pierwiastkiem.
To jest pod pierwiastkiem. Pod pierwiastkiem. Czyli mamy tak. Pierwiastek z ilorazu moment bezwładności przez przekrój. No jest to logiczne. Moment bezwładności jest w czwartej potędze. Przekrój jest w drugiej potędze. Czyli pod pierwiastkiem da nam to promień bezwładności. Czyli mamy promień bezwładności. No i teraz jak jest promień bezwładności obliczony, idziemy sobie dalej właśnie do tego bardzo ciekawego fragmentu, którym jest smukłość. I ta smukłość to jest właśnie iloraz długości wyboczeniowej, czyli w tym przypadku, tak jak mówiłem, długości pręta oraz tego promienia bezwładności. I teraz na logikę. I tak jak mówiłem o intuicji wcześniej, że jak czujemy, że jak coś jest smukłe, długie, cienkie, to prędzej czy później może się złamać, wyboczyć, stracić swój kształt. I dlatego właśnie czym większa ta smukłość będzie, tym bardziej większe prawdopodobieństwo jest, że wyboczenie nastąpi. Czyli wracając do naszego obrazka, tutaj mamy tą smukłość na tyle dużą, że przy danej sile krytycznej to wyboczenie nastąpiło. I teraz co dalej z tą smukłością? Tak naprawdę, jak mówiłem, zależy nam na tym, żeby dojść do tego, przy jakiej sile nastąpi wyboczenie. Jest tutaj taki jeden z dwóch wzorków. Dzisiaj o jednym powiemy, żeby nie wszystko naraz, bo nam się pomiesza. Jeżeli ta smukłość będzie większa od smukłości granicznej, to używamy tego wzorka. I ten wzorek wprost pokazuje nam, jaka będzie ta siła krytyczna. Czyli mamy tutaj pi kwadrat, moduł Yanga, czyli wielkość charakteryzująca materiał. A tu jest moment bezwładności, wielkość charakteryzująca przekrój. Czyli jak widać, ma tu wpływ bardzo duży materiał, jak i przekrój. I to dzielimy sobie przez kwadrat długości wyboczeniowej. Można to kreską ułamkową, można tak. Wszystko jedno. W każdym razie tutaj mamy jakby ten wzorek, który dla większej smukłości, która jest większa od granicznej, obliczamy sobie z tego wzorka i wtedy wiemy, czy nastąpi to wyboczenie, czy nie. I to jest taki najprostszy przypadek wyboczenia. Jak zaczniemy od tego, możemy później pójść dalej z jakimiś bardziej skomplikowanymi przypadkami i również może z takim omówieniem, gdzie takie przypadki wyboczeń mogą nastąpić, w jakich konstrukcjach, ale to może następnym razem. No, na dzisiaj to może tyle. Dziękuję. Zapraszam do komentowania. Na razie, cześć.